Thank you.
Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, chciałem się spytać, czy brała dzisiaj Pani udział w biegu Podkarpańska Dycha? Tak, brałam udział. Jak się udało? Myślę, że udało się bardzo dobrze. Chociaż jeszcze nie sprawdzałam wyników, bo korzystam tutaj z wszystkich atrakcji oferowanych przez Podkowę Leśną. Bo sama nie jestem mieszkańcem Podkowy Leśnej, tylko Otrębus. Dobrze. A proszę powiedzieć, czy brała Pani udział dzisiaj w programie Expo Zdrowie? Tak, brałam udział w tym programie. I jak wyszły Pani badania? No właśnie, okazuje się, że niestety muszę się wybrać do lekarza, bo troszeczkę za wysoko cukier. I troszeczkę te wyniki nie są takie, jak bym sobie życzyła. Myślałam, że wszystko będzie rewelacyjnie, bo staram się prowadzić zdrowy tryb życia, uprawiać sport, tutaj też całą rodzinę zachęcam. A okazało się, że niestety troszeczkę jest taka niespodzianka, że trzeba się będzie udać do lekarza i jeszcze raz przebadać. Bardzo mi się to podoba właśnie, że można, na co dzień jest człowiek za bardzo zapracowany, za bardzo zajęty, żeby zająć się sobą po prostu. Zajmujemy się całą rodziną, my jako kobiety, i troszeczkę nie dbamy o siebie. A czy Państwo się interesuje się zdrowym trybem życia? No tak, może nie we wszystkich aspektach, ale ćwiczymy 3 razy w tygodniu. Wyłączeniem kuchni. Na gimnastyka seniora, na zdrowy kręgosłup, także 3 razy w tygodniu po godzinie w Gravitanie w Jankach. I jak Państwu wyszły wyniki? No tak, że tak powiem, średnio na jeża. Ciśnienie, na podsumowanie. Ciśnienie jest w granicach normy, cukier u mnie też w granicach normy, no ale tkanka tłuszczowa dużo za duża. Bardzo ciekawi ludzie przyjdzie. Znaczy tak, ci, którzy przychodzą, owszem, bardzo sympatyczni, bardzo otwarci, bardzo takie ciekawe, no, przyjemne rozmowy, natomiast to, co się dzieje w okolicy, na tyle, na ile mogę, to oglądam i widzę, że jest po prostu bardzo fajnie. Ludzie są z małymi dziećmi, są dorośli, ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni, bardzo aktywni, no po prostu podoba mi się to, nawet jeżeli sam muszę siedzieć i specjalnie nie mogę tutaj relaksu zażywać. A co jeżeli chodzi o same okoliczności, czyli o to, że jest to w trakcie tego biegu Podkarpańska Dycha, czy to jest dobry pomysł, żeby to robić właśnie w tym czasie? Myślę, że tak, bo w jednym miejscu jest dużo ludzi, to takich zainteresowanych zdrowiem. Przychodzą, mówię, tak jak wspomniałem, przekrojowo, z całymi rodzinami. No szukają też ludzie ciekawych rzeczy, a to, co oferujemy, jest interesujące, więc na pewno. Witaj, Wiktorze, brałeś dzisiaj udział w biegu Podkarpańska Dycha. Jak Ci poszło? No myślę, że dobrze, bo poprawiłem swój czas o 1 minutę, z tego, co mi się pokazuje na zegarku. No, jestem bardzo zadowolony. A jak cały nasz zespół, bo wiem, że jesteś kapitanem zespołu, który dzisiaj brał udział. Ile osób dzisiaj brało udział w biegu od nas? Z naszego zespołu Adwentyści Dnia Siódmego brało 12 osób. Z tego, co wiadomo, to wszyscy ukończyli bieg. Z różnym czasem oczywiście. Widzę, że macie specjalne koszulki przygotowane po to, żeby też pokazywać, kim jesteście. Tak jest, bardzo to ładne. A powiedz, jak Ci się podoba połączenie Podkarpańskiej Dychy z Expo Zdrowie? No myślę, że to jest bardzo dobre połączenie, dlatego że założenie naszego biegu było, żeby promować zdrowy styl życia, żeby zaangażować jak najwięcej uczestników z naszej społeczności Adwentystów Dnia Siódmego, żeby nie biec anonimowo, bo ten bieg miał być nieanonimowy. Dlatego jest napis Adwentyści Dnia Siódmego. No i moim zdaniem następnego roku dobrze byłoby zaangażować jeszcze więcej osób. Także zapraszam wszystkich chętnych przygotować się za rok czasu. Biegniemy razem w podobnym biegu. Dzisiaj brałaś udział w biegu Podkarpańska Dycha. Jak Ci poszło? No bardzo dobrze uważam. Ćwiczyłam, także... A jak czas? Prawie 52 minuty. O, to bardzo dobry czas. Czy jesteś z siebie dumna? Bardzo. Tak, no myślę, że to jest dobry powód. Jesteś też częścią zespołu, który dzisiaj biegał w imieniu? Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tak, widzę, że też masz specjalną koszulkę. Powiedz, czy jesteś zadowolona, że udało się dzisiaj tak nas zaprezentować? Tak, uważam, że wszystko było bardzo dobrze, bardzo ładnie i tak... Biegaliśmy na chwałę Pana Boga. Jak dzisiaj idzie praca? Oj, dużo jest pracy, dużo chętnych, nie ma chwili na odpoczynek.
co chwilę przewijają się ludzie i my badamy poziom tkanki tłuszczowej i ilość wody w organizmie. Także jest co robić. Nie, czuję się bardzo dobrze. W ogóle jestem całym sercem za profilaktyką, za promocją zdrowego stylu życia, także jestem w swoim żywiole. Robię to, co mi w duszy gra. A jakie to jest stanowisko? Na czym dzisiaj pracujesz? Mierzę poziom cukru we krwi i tylko żałuję tego, że nie mam czasu, żeby porozmawiać, jak zapobiegać cukrzycy. A jak ludzie reagują na igłę? Różnie. Najczęściej się boją. Ale ukłucie musi być, nawet takie to najmniejsze, ale musi być. I no jakoś się przełamują i generalnie pobieramy ten cukier i są zadowoleni, dziękują, wdzięczni. Oni są zadowoleni, ja też. Także spędzam bardzo fajnie czas w moim towarzystwie. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że tu jesteśmy. Że możemy promować zdrowy styl życia, bo zawsze profilaktyka jest bardziej tania, przyjemna i, no i miło spędzać czas w moim towarzystwie, pomagając osobom, które mają czasami problem ze zdrowiem. Także ja jestem całym sercem za i zachęcam osoby, które chciałyby nam pomóc, żeby w przyszłości zaangażowały się w tego typu programy, bo mamy co do zaoferowania ludziom. Witam wszystkich serdecznie. Szkoda, że was tutaj nie było. Chcę powiedzieć, że nigdy nie za późno zacząć biegać. I zapraszamy was do uczestniczenia w maratonie, który nazywa się Podkowiańska Dycha. Wow!